W imieniu gospodarza dzisiejszej imprezy Zespołu Szkół Sportowych nr 20 w Tarnowie Łościcach oraz Zakładowego Klubu Sportowego Unia Tarnów witam Państwa bardzo serdecznie na uroczystości pasowania, ślubowania na piłkarzy chłopców rocznika 2000 prowadzonych przez trenera Marka Migdułę. Mam ogromną nadzieję, że tego typu impreza wejdzie w kalendarz imprez sportowych i szkoły i zespołu i Zakładowego Klubu Sportowego Unia Tarnów już na stałe. Spróbujemy, jak to dzisiaj wyjdzie. Mam nadzieję, że miła uroczystość dla rodziców, których serdecznie witam, bo widzę, że stanowią główną publikę naszej imprezy, a w szczególności witam bohaterów dzisiejszej imprezy i duże brawa. Rocznik 2000, Zespół Szkół Sportowych, Tarnów Łościcach oraz Zakładowy Klub Sportowy Unia Tarnów. Nim rozpoczniemy naszą krótką uroczystość, bardzo proszę o zabranie głosu gospodarza naszej dzisiejszej imprezy, pana dyrektora Andrzeja Kota. Witam Was serdecznie, młodzi piłkarze. Tutaj właśnie mówię do prezesa, że jesteście pamiętliwym rocznikiem milenijnym 2000. Wprawdzie wszyscy straszyli, że to był rok, kiedy wirus miał zaatakować świat, natomiast patrząc po Was, po Waszych perspektywach i grze, myślę, że to była rzeczywiście bajka. Witam rodziców serdecznie. Chcielibyśmy rzeczywiście, żeby taka coroczna impreza prowadząca uczniów w grono i sportowców, i uczniów była realizowana co roku. Moi drodzy, chciałbym, abyście w swoim tym kilkunastoletnim życiu pamiętali o dwóch rzeczach. Jesteście w szkole sportowej, jesteście uczniami i zawodnikami piłkarza. Kiedyś klasyk powiedział, że sportowcem, piłkarzem bywa się, uczniem się jest i to, co uczeń ze szkoły wyniesie, z tego będzie kiedyś spijał soki. Natomiast my byśmy chcieli, żebyście w tej szkole w sposób umiejętny pogodzili naukę ze sportem. Żebyście z jednej strony potrafili kształtować swoją wiedzę, umysł, ale z drugiej strony kształtowali swoje umiejętności. Chcielibyśmy, abyście potrafili to wszystko razem połączyć. Abyście mieli sukcesy w nauce i sukcesy w sporcie. Aby z tego wszystkiego wyszedł bardzo inteligentny piłkarz. Zawodnik, który wie, jak zachować się na boisku, jak podać piłkę, strzelić bramkę. I uczeń, który wie, jak rozegrać wiedzę, jak rozegrać lekcje, aby z niej wszystko zapamiętać. Mam nadzieję, że te pierwsze kroki, które stawiacie, można powiedzieć, w sportowym życiu, takim prawdziwym sportowym życiu, związane z klubem Unia Tarnów, gdzie patronat nad waszym funkcjonowaniem klas sportowych przyjął również prezydent miasta Tarnowa, pan Ryszard Ścigała, będzie początkiem takiego okresu, kiedy te wasze sukcesy naukowe i sportowe będą wam towarzyszyły naprzód. Jesteście pod opieką bardzo dobrego trenera, ale również i wychowawcy, który myślę, że będzie starał się wam wpoić postawy, którymi musicie się kierować. Pan Marek Migdyła pracuje u nas od kilkunastu lat, dał się poznać jako bardzo dobry trener i wychowawca, osiągający wiele sukcesów, ale również bardzo zdeterminowany do tego, aby te sukcesy były. W związku z tym myślę tutaj, drodzy rodzice, że daliście, czy przekazaliście swoje pociechy swoich uczniów pod dobrą rękę, być może niekiedy ostrą, ale bardzo wymagającą i dającą nadzieję na osiągnięcie dobrych wyników. Gratuluję Wam jeszcze raz podjęcia tego kroku w kierunku kształcenia i w szkole sportowej, i w klubie Unia Tarnów. Mam nadzieję, że te sukcesy będą Wam towarzyszyły. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie. Dyrektor Andrzej Kot, gospodarz naszej dzisiejszej uroczystości. A w imieniu Zakładowego Klubu Sportowego Unia Tarnów głos zajmie prezes zarządu, pan Marek Wojtasik. Witam młodych sportowców, witam rodziców. Mam nadzieję, że dzisiejsza uroczystość zapadnie wam głęboko w pamięć. Ci chłopcy po iluś tam latach jeszcze będą mile wspominać. Będziemy się starać razem ze szkołą pomagać im w tej sportowej drodze życia. I tutaj nawiążę do tego, co powiedział pan dyrektor, że
i nauka, i sport splatają się ze sobą, ponieważ sport uczy hartu, uczy wytrwałości, uczy rozpoznawania nowych możliwości, uczy pewnej wspólnoty. I myślę, że na pewno nie przeszkadza, a pomaga w nauce, jeśli jest oczywiście odpowiednio konsolidowany i prowadzony. Życzę tym chłopcom nie tylko sukcesów sportowych, ale właśnie i sukcesów w nauce. Mam nadzieję, że w przyszłości, i życzę sobie i im, zagrają kiedyś w drużynie seniorskiej, która w tym czasie, mam nadzieję, nie będzie już w trzeciej lidze, a co najmniej w pierwszej. I może dzięki właśnie im, bo oni są jakąś przyszłością i państwa, i tej szkoły, i klubu, czego sobie i państwu życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie. Przechodzimy do drugiej części naszej dzisiejszej uroczystości. My uczniowie zespołu szkół sportowych. W Tarnowie Mościcach. Rocznik 2000. Reprezentujący biało-niebieskie barwy ZKS Tarnów. Uroczyście przysięgamy. Respektować zasady obowiązujące w sporcie. Zawsze postępować w duchu fair play. Zawsze postępować w duchu fair play. Przestrzegać zasad szlachetnej rywalizacji. Przestrzegać zasad szlachetnej rywalizacji. Wszystkie dążenia. Wszystkie dążenia. Umiejętności. Umiejętności. Talent i siły woli. Talent i siły woli. Poświęcać osiągnięciu najlepszego wyniku sportowego. Poświęcać najlepszego wyniku sportowego. Pilnie pogłębiać swoją wiedzę w ławach szkolnych. Podczas sportowej rywalizacji. Podczas sportowej rywalizacji. Godnie reprezentować barwy klubu. Godnie reprezentować barwy klubu. Oraz imię szkoły. Oraz imię szkoły. Proszę państwa, myślę, że w tym momencie rocznik 2000 został oficjalnie przyjęty do Zakładowego Klubu Sportowego Unia Tarnów. Duże brawa! Duże brawa! Dziękuję państwu bardzo serdecznie. Chłopców jeszcze proszę o poznanie, ustawienie się, chwila dla fotoreporterów. Mamy dzisiaj troszeczkę przedstawicieli tarnowskich mediów. Serdecznie dziękujemy za przybycie. Panie trenerze, dzisiaj przyjęliśmy do grona zawodników Unii Tarnów kilkunastu młodych adeptów piłki nożnej. Jacy to są chłopcy? Na pewno bardzo żywi, niezwykle inteligentni, bardzo mądrzy chłopcy, którzy rzeczywiście chcieli przyjść do klasy i zachęcamy wszystkich chłopców z Tarnowa, z okolic Tarnowa, do treningu, do nauki w Zespole Szkół Sportowych. No nie ukrywam, że ja niezwykle jestem zadowolony z pracy z grupami piłkarskimi. Pragnę nadmienić, że grupa, która wyszła spod moich skrzydeł w 2010 roku, rocznik 94, to uczniowie, którzy w trzeciej klasie gimnazjum, było uczniów 24, osiągnęli średnią 4,52 na koniec roku, więc dzieci niezwykle zdolne, dzieci niezwykle inteligentne i nie da się ukryć, że bardzo grzeczne, wbrew opiniom, które panują o piłkarzach, o sportowcach. Natomiast ja myślę, że te dzieci, które przyszły obecnie do klasy pod moje skrzydła i wychowawczyni pani Anny Pradel, ja myślę, że pójdą w ślady moich podopiecznych. Jakie predyspozycje muszą mieć chłopcy, którzy aspirują do grona piłkarzy Unii Tarnów? No przede wszystkim kryterium, bardzo istotne kryterium, to przede wszystkim zachowanie. Zwracamy uwagę niewątpliwie na to, aby dzieci były bardzo grzeczne,
przede wszystkim posiadały umiejętność słuchania. No, to jest nieodłączne zarówno w sporcie, jak i w nauce. Przede wszystkim zachowanie. Następną sprawą wykazać się odpowiednimi umiejętnościami i odpowiednim intelektem, umiejętnością uczenia się. To są podstawowe kryteria, gdzie uczeń musi spełniać, będąc uczniem zespołu szkół sportowych. No i oczywiście no, musi posiadać pewne predyspozycje ruchowe na tym etapie szkolenia. Jak wyglądają treningi tych młodych chłopców? Trenujemy 4 razy w tygodniu. Oczywiście ten etap szkoleniowy polega na tym, że przede wszystkim dzieci muszą opanować pewne umiejętności techniczne. No, zobaczymy, jak to się będzie później rozwijało. Czego życzyć panu i pana drużynie? Na pewno dużo wytrwałości. Od tego trzeba zacząć, cierpliwości, a przede wszystkim, żeby te dzieci osiągnęły taki sam poziom, przynajmniej taki sam poziom, jak rocznik 94. A na pewno będzie bardzo dobrze, a nie dobrze, tylko bardzo dobrze, ponieważ no, tamten rocznik 6 reprezentantów Małopolski, finalistów Mistrzostw Polski, no, myślę, że jeżeli dojdziemy do etapu 5, to będę bardzo zachwycony.